Cześć i czołem! Huawei MediaPad M3 to bohater dzisiejszego odcinka. Jest to flagowy tablet z LTE oraz ekranem o przekątnej 8,4 cala. Czy model ten może śmiało rywalizować z iPadami? Obudowa typu unibody została w całości wykonana z aluminium. Kiedy weźmiemy MediaPada M3 do ręki, czuć, że obcujemy z urządzeniem klasy premium. Jakość wykonania także stoi na bardzo wysokim poziomie. Przyciski charakteryzują się naprawdę przyjemnym skokiem. Trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia pod względem wykonania. Wzornictwo. Tablet naprawdę może się podobać. Na plus trzeba zaliczyć także niewielkie ramki wokół ekranu. Moim zdaniem zastosowanie jeszcze mniejszych wpłynęłoby negatywnie na sam komfort użytkowania. Ciekawostką pozostaje skaner linii papilarnych na froncie, który pełni również funkcję przycisków funkcyjnych. Rozwiązanie to przypomina klawisz Home ze smartfonów Meizu. Zastosowany wyświetlacz to zdecydowanie mocny punkt MediaPada. Ma on przekątną 8,4 cala, rozdzielczość 2560x1600 pikseli i charakteryzuje się on proporcjami 16:10, natomiast wykonano go w technologii IPS TFT LCD. Oczywiście zagęszczenie pikseli na poziomie 359 punktów przekłada się na znakomitą ostrość obrazu, natomiast sama matryca charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem barw, które są przyjemne dla oka. Na plus oceniam również automatyczną regulację podświetlenia wyświetlacza. Nie można nie wspomnieć o wystarczającej jasności maksymalnej, dzięki czemu z tabletu możemy korzystać komfortowo także w słoneczne dni na dworze. Jeżeli chodzi o reakcję na dotyk, to jest ona po prostu idealna. Tablet bardzo szybko i bezbłędnie reaguje na opuszki naszych palców i można na nim wygodnie pisać. Na koniec zostało mi wspomnieć o filtrze światła niebieskiego, nazwanym tutaj ochroną wzroku, który naprawdę zmniejsza zmęczenie oczu podczas chociażby czytania e-booków na tym urządzeniu. Flagowy tablet musiał otrzymać flagowy układ. W tym przypadku jest to Kirin 950, oferujący 8 rdzeni oraz grafikę Armali T880 w wersji 4-rdzeniowej. Do kompletu dodano 4 GB pamięci operacyjnej. W grach urządzenie wypada zadowalająco. Wszystkie tytuły typu Real Racing 3, Dead Trigger 2, Asphalt Extreme czy też Nova 3 działają bez większych zastrzeżeń. Należy jednak nadmienić, że te najbardziej wymagające wymagają obniżenia poziomu grafiki. Niestety trzeba mieć świadomość, że zastosowana grafika nie zawsze daje sobie radę z wyświetlaniem obrazu w tak wysokiej rozdzielczości. Szkoda, że Chińczycy nie zdecydowali się na zastosowanie tutaj Armali T880, ale w wersji MP8 czy też MP12, jak to zrobił Samsung w Galaxy S7. Oczywiście wyniki testów syntetycznych są znakomite i tutaj trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. W zwykłym użytkowaniu to jest przeglądanie sieci, używanie aplikacji ze sklepu Play, czytanie czy też pisanie, MediaPad M3 radzi sobie znakomicie i działa po prostu błyskawicznie, responsywnie przez cały okres testów, ani raz nie zwolnił. Aktualnie tablet działa pod kontrolą Androida 6.0.1 Marshmallow z nakładką MIUI wersji 4.1. Na pewno charakteryzuje się ogromną liczbą funkcji, z których większość rzeczywiście jest praktyczna i użyteczna w zwykłym użytkowaniu. Mogę tutaj wspomnieć o sejfie, czyli blokowaniu dostępu do wcześniej wybranej zawartości, możliwości tworzenia kont użytkowników, trybu obsługi w rękawiczkach, menedżerze baterii, czyszczeniu pamięci, możliwości zmiany motywu, a także programach od Huawei typu Notatnik, Lustro, Hiker. Nie zabrakło również aplikacji preinstalowanych od Microsoftu, a konkretnie mówiąc są to Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook. Przechodzimy teraz do najważniejszego wyróżnika MediaPada, czyli LTE w standardzie. Oczywiście na pokładzie mamy również GPS, Wi-Fi, Bluetooth, a microUSB obsługuje także standard USB OTG. Jeżeli chodzi o zasięg, to tablet zawsze go znajdował i nie było z nim jakichkolwiek problemów. Jakość rozmów.
Warto nadmienić, że sam tablet nie posiada odpowiedniego głośnika i możemy prowadzić rozmowy jedynie w trybie głośno mówiącym lub poprzez słuchawki. Jakość rozmów jest naprawdę dobra i jeżeli chcecie zastąpić tym urządzeniem smartfon, możecie śmiało to zrobić. GPS z kolei zawsze bezbłędnie wskazywał naszą lokalizację i bardzo szybko łapał fixa, niezależnie czy w trybie online, czy też offline. Jakość dźwięku jest po prostu znakomita i tutaj MediaPad M3 to absolutna czołówka tabletowego świata. Głośniki stereo oferują świetną jakość, niestety przy maksymalnym poziomie głośności brakuje już im głębi brzmienia, lecz jest to typowe dla głośników tak niewielkich rozmiarów. Warto pochwalić producenta za dodanie do zestawu słuchawek AKG H300, które są całkiem niezłe. Zresztą MediaPad poradzi sobie z obsługą większości słuchawek, a jakość na nich będzie wprost znakomita. Sam czytnik działa świetnie, w dodatku również przy wygaszonym ekranie, a tablet pozwala na zapamiętanie do 5 różnych odcisków naszych palców. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy 8-megapikselowe matryce, które pozwalają na robienie fotografii oraz filmów w niezłej jakości. Wideo możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Aplikacja aparatu została przejęta wprost ze smartfonów i znajdziemy tutaj m.in. tryb manualny. Nie zabrakło również malowania światłem, dobrego posiłku, znaku wodnego, skanowania dokumentów, HDR czy też trybu poklatkowego. Jakość zdjęć możecie oczywiście ocenić, zerkając do galerii fotografii wykonanych tym tabletem, którą znajdziecie w pisemnej wersji recenzji na tabletowo. Oto próbka możliwości nagrywania filmu Full HD przez Huawei MediaPad M3. Tablet jest zasilany baterią 5100 mAh. W codziennym użytkowaniu przekłada się ona na czas na włączonym ekranie na poziomie 7-8 godzin przy Wi-Fi, natomiast używając MediaPada również w roli telefonu, czas ten skracał się do około 5,5 a 6,5 godziny. Naładowanie od 0 do 100% trwa natomiast około 200 minut. Na chwilę obecną Huawei MediaPad to jedna z najlepszych propozycji na rynku tabletów. Wyróżnia się on bardzo dobrym ekranem, świetnymi multimediami, LTE w standardzie, zadowalającą wydajnością, szybkością i płynnością działania, a także wystarczającą ilością pamięci wbudowanej na start, którą możemy dodatkowo w każdej chwili rozbudować za pomocą kart microSD. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo dobry czas pracy. Wśród bezpośrednich rywali tego modelu należy wspomnieć o iPadzie Mini 4, Samsungu Galaxy Tab S2. I właśnie te dwie propozycje są głównymi rywalami MediaPada. W mojej ocenie jednak chińska propozycja wypada spośród nich najlepiej. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć!